Siema, pogoda masakra. Cały tydzień taki zapowiadają. Dwa filmiki w trakcie weryfikacji. Jeden filmik z babcią jest w trakcie weryfikacji. Nie wiem, co się znowu dzieje. Jeden miał się pojawić wczoraj, jeden miał się pojawić dzisiaj. Czekam, czy je zatwierdzą. Jak wiecie, jestem już ponad półtora roku w Polsce. Co mnie tutaj zaskoczyło? Że wszystko tutaj jest takie zmodernizowane. Nawet w Niemczech tak nie było. Myślałem, że Niemcy są bardzo postępowi w tych kwestiach, ale się myliłem. W Polsce, słuchajcie, wszędzie gdzie idziecie, aplikacja. Aplikacja Stokrotka, aplikacja Biedronka, aplikacja Kaufland. Ostatnio na tym się złapałem. Nie przeglądam gazetek, reklam z hipermarketów. No i słuchajcie, poszedłem do sklepu, patrzę, ceny na czerwono, więc pomyślałem sobie, promocja, biorę jajeczka, biorę żółty ser w plasterkach, niby 20 zł za kilo. Idę, słuchajcie, do kasy z tym. Przy kasie okazuje się, że jajka, które miały kosztować 8 zł, kosztują 12 zł. Ser, który miał być dwie dyszki za kilo, kosztuje 36 zł za kilo. Byłem przy kasie samoobsługowej. Zawołałem babeczkę, mówię, proszę panią, o co tutaj chodzi? Na regale była inna cena. Ona mi mówi, bo proszę pana, to jest z naszej gazetki. Mówię, z jakiej gazetki? Ja żadnych gazetek nie przeglądam. Przyniosła mi gazetkę, pokazała, no i faktycznie z kartą kosztuje tyle, a bez karty klienta kosztuje tyle. Mówię, to co ja mam zrobić? No i słuchajcie, dostałem od niej taką ulotkę z kartą. Muszę się zarejestrować na ich stronie. No i wtedy, jak odbiję kartę, naliczą się rabaty. Powiem wam, to są normalnie jakieś jaja. Ja wpadam do sklepu, widzę cenę, promocja, biorę, pakuję, idę do kasy, płacę, wychodzę. W Niemczech czegoś takiego nie było. Jak jestem w Stokrotce, też mnie zawsze babeczka przy kasie pyta, czy jest aplikacja. Mówię, tak, jest aplikacja, hasło Konfederacja. Idziesz do Biedronki, pasta do zębów, promocja 7 zł, lecisz do kasy 11. Ale jak, proszę panią? No jest tam napisane, że jak pan weźmie dwie sztuki. Wracam się do tego regału, patrzę, słuchajcie, nie wiem, czy ja mam wzrok słaby. Tak małym druczkiem napisane, że rabat przy zakupie dwóch sztuk. Na każdym kroku trzeba uważać. No ja nie wiem, trzeba by mieć chyba dodatkową jakąś kartę do telefonu, żeby te wszystkie aplikacje zainstalować, bo miejsca może nie wystarczyć. No i jakiś osobny segregator, gdzie będziesz miał kartę do Stokrotki, do Biedronki, do Netto, do Kauflandu, że wszędzie, gdzie pójdziesz, żebyś miał troszeczkę taniej. No i sobie tak pomyślałem, niedługo to dojdzie chyba do tego, że będziesz chciał iść z panną na jakąś kawę, a ona ci powie, słuchaj, ja piję tylko Cibo. Czy masz aplikację Cibo, bo pierwszeństwo w tym tygodniu mają ci z aplikacją Cibo. Jak sobie założysz aplikację Cibo, pójdziesz już z nią na tą kawę, po kilku spotkaniach wylądujecie na chacie, będziesz chciał zdjąć z niej sweterek, to ona ci powie, słuchaj, ja noszę bieliznę Triumfa, ale żeby się do tej bielizny dostać, to musisz mieć aplikację Triumfa. Jak założysz aplikację Triumfa, już do tej bielizny się dostaniesz, no i będziesz chciał się posunąć o krok dalej, zaatakować pękniętego jeża, to ci się zapyta, a gumki to ty masz? A ty powiesz, no oczywiście. A jakie masz? Unimila. Nie, 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 kochany, ja tylko używam Durexa. No to pobiegniesz do apteki po te Durexy, wpadniesz do chaty, już się w nie
ubierzesz, że tak powiem, jesteś gotowy, a ona popatrzy na ciebie, powie: a aplikację Durexa masz, bo wstęp mają tylko ci z aplikacją. Popatrzysz, powiesz: no nie mam. Już ci się wszystkiego odechce, a ona popatrzy, pokiwa głową i powie: no widzisz, jak się sam wydymałeś. No, takie opowiadanie, panowie i panie. Jak widzicie, mocno dosyć kropi. Jestem prawie już pod siłownią. Kamerka troszkę zamokła. Mam nadzieję, że nie napadało na obiektyw. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo ja po prostu wszędzie, gdzie nie pójdę, łapię się na tym, że nie mam aplikacji, nie mam karty, nie mam rabatu. Jestem ciekaw, ile razy coś kupiłem, myślałem, że kupuję z rabatem, skasowałem, nie zwróciłem uwagi, no i zapłaciłem za to wszystko więcej. Pozdrowionka, do usłyszonka.